Hej, hej, witajcie. A więc słuchajcie, mamy wtorek. Byliśmy od rana u weterynarza. I słuchajcie, serduszko już no nie jest okej, nie jest w takim stanie, jak było przed tą całą sytuacją, która się wydarzyła. Jeżeli chcecie wiedzieć wszystko, co się wydarzyło, to musicie się cofnąć do poprzedniego vloga, jeżeli nie oglądaliście, gdzie wam wczoraj wszystko opowiedziałam. Ale słuchajcie, byłam tak nieprzytomna, że ja nie wiem, jak ten vlog będzie wyglądał. I dzisiaj zrobiliśmy tak, że ja poszłam spać, a Tomek czuwał z sushi całą noc, czy wszystko będzie ok. Bo słuchajcie, ja już wczoraj wieczorem jeszcze chciałam coś ponagrywać, ale powiem wam, że ja pierwszy raz w życiu miałam coś takiego, że czułam się jakbym, że no nie wiem, za chwilę mi odłączy baterię, upadnę i pójdę spać na podłodze. I poszłam spać jakoś w 10:30 i dzisiaj wstałam o 8:00, no i już jest ok. Byliśmy rano u weterynarza, ja tylko wróciłam wziąć prysznic, umyć włosy, bo nie wiem, wczoraj też myłam włosy, ale nie wiem, czy ja byłam taka zamotana, że jakoś się źle umyłam czy coś, ale takie mi się wydawały, no tak jakbym miała je nieumyte, nie wiem, słuchajcie, czy ja po prostu z tego zamotania pod prysznicem szamponu nie użyłam, czy nałożyłam za dużo odżywki czy coś, a dzisiaj umyłam je tym żółtym szamponem i odżywką z Philip Kings i nie są jakoś super ułożone, bo serio, wpadłam do domu na szybko i zaraz muszę wychodzić, ale powiem wam, że jak dotykam, to po prostu czuję, jakbym miała w końcu czyste włosy i takie gładkie i one są tu jeszcze miejscami mokre, bo jeszcze ich nie dosuszyłam, ale słuchajcie, jest 25 stopni na zewnątrz, więc ja dzisiaj tak, ja jeszcze jakoś nie mogę się przestawić, bo tak jak wam mówię, z niedzieli na poniedziałek, jak jechaliśmy na tą nocną pomoc weterynaryjną, to ja jechałam w mojej kurtce i było zimno. Wczoraj rano, jak szliśmy do weterynarza, normalnie szłam w bluzie, w kurtce, ale to mogłam nie zauważyć, że jest ciepło, bo byłam w takich emocjach. I jak wracaliśmy, to ja patrzyłam, słuchajcie, dziewczyny w sukienkach, w bluzkach na ramionczkach, a ja wiecie, kamizelka, bluza w ogóle. I to jest to, co ja wam zawsze powtarzam, że nie ma w Polsce, skończyły się w Polsce te pory przejściowe. Kiedyś się kupował płaszczyk na wiosnę, buty na wiosnę, teraz tak, zima, 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 śnieg. 3 dni bez śniegu i pyk, tak jak wczoraj, 25 stopni. No i dzisiaj jest mega gorąco, ale ja w ogóle ani nie miałam czasu wykminić jakichś letnich rzeczy, ani też jeszcze nie jestem mentalnie na to gotowa, bo dzisiaj normalnie można by było wyjść, słuchajcie, w sukience. Ale ja mówię raz, że nie chcę mi się tego teraz kminić, a dwa, że jakoś no jeszcze potrzebuję paru dni, żeby się przestawić, nie wiem, na klapki, na jakieś takie rzeczy. Nie macie tak? Nie wiem, ja tak mam. I dzisiaj stwierdziłam, że tak, założę ten top z Hemu. Ja go dawno temu kupowałam i ja wam linkuję biały, bo nie mogę znaleźć czarnego. Ale one się powtarzają co jakiś czas. Biały też mam. Więc to jest ten top. On jest akurat idealny, bo ma tutaj dekolt, ale trochę dłuższe rękawki i do tego to są te jeansy z Zary i w ogóle postanowiłam, że tak, nie będę szukać jakichś nie wiadomo jakich rzeczy, ale wyciągnęłam sobie te moje trampki z Chanel, bo już strasznie dawno ich nie nosiłam, musiałam ich strasznie dawno nie nosić, bo wyciągnęłam je i je czyściłam i widziałam, że miałam szoty na butach, no comment, więc musiałam je ostatni raz mieć, jak jeszcze kluby były otwarte, czyli ponad rok temu i w ogóle jakoś no nie chodziłam w nich, więc mówię, nie wiem, muszę ją wyciągnąć i też biorę sobie tą dużą torbę, którą kiedyś, ile to jest, pewnie 8 lat temu kupiłam w Paryżu. To jest model GST, on już jest nieprodukowany, znaczy jest produkowany ten model, ale wygląda zupełnie inaczej, a to jest mega fajna torba. I pamiętam, że ona była kiedyś w bardzo dobrej cenie, jak na Chanel i w ogóle. Bo ona chyba kosztowała z 8 tysięcy, jakoś tak. To było jeszcze przed tymi wszystkimi podwyżkami w ogóle. Także bardzo się cieszę, że ją mam, bo udało mi się ją kupić jeszcze w... No jak... No ja wiem, że tutaj teraz będzie gadanie, że torba za tyle kasy, ale wiecie, jak na te ceny, które teraz są, gdzie torby kosztują po 5 tysięcy euro, to... naprawdę fart i ona jest bardzo fajna i zobaczcie, że ona ma tyle lat. I w ogóle wygląda, ja bym ją mogła sprzedać jako nową, wiecie, włożyć do pudełka, bo po prostu tutaj nic, nawet nie ma pół w ogóle jakiegoś śladu użytkowania, a ja ostatnio muszę, mam tyle rzeczy ze sobą do noszenia, że mówię, nie wiem, czy mówię z tymi moimi małymi torbami, które uwielbiam,
tak męczę i potem noszę wszystko pod pachą, mówię nie, po prostu zacznę sobie nosić teraz dużą torbę i tu wszystko mam po prostu pod korek zapakowane, bo idę właśnie teraz, idę do Anity, do drzwi do piękna, patrzę, jest godzina. Jak widzicie, jeszcze po kwasach cały czas mi tutaj, o, te ślady zostały, na czole też widać, ale już mniej. Natomiast powiem wam, że jak dzisiaj się obudziłam, to wiecie, jak ja fatalnie wyglądałam, normalnie miałam takie zmarszczki pod oczami, tak mi wyszło to niewyspanie. Fatalnie to wyglądało i nie wiem, czy wy to tutaj zobaczycie, ale mam tutaj takie jakby bruzdy mi się robią. I wiecie, że ja kilka lat temu przestałam nosić okulary przeciwsłoneczne, gdzie wiecie, że po prostu ja nie mogę chodzić bez okularów, bo mnie strasznie słońce razi. Bo myślałam, że od tych moich wielkich odnoszenia cały rok tych wielkich okularów mi się robi taki, no właśnie taka kreska jakby, ale no zostałam uświadomiona, że nie, to niestety, to po prostu wiek i to się robią tutaj niektórym kobietom takie te kreski i właśnie chciałabym z Anitą przedyskutować, co możemy w tej kwestii zrobić, zdziałać, no bo tutaj już wiecie, kremem czy tam pielęgnacją, tego nie zrobimy. No, a mamy też tam jakieś rzeczy zaplanowane, które miałyśmy robić, no ale na razie jakby tyle rzeczy się dzieje, że ja też nie mogę sobie pozwolić na jakby wyglądanie dłużej źle, tak jak po tych kwasach. Więc tak, bo no mówię, byliśmy rano u weterynarza, szybko się wykąpałam i lecę dalej. Potem jadę do Anity, potem mamy spotkanie w banku. Potem jeszcze coś z gałganowego musimy załatwiać. No, generalnie po prostu, wiecie, milion rzeczy się dzieje. Najważniejsze, że z sushi jest lepiej i ja mam nadzieję, że już będzie lepiej. Mówiłam wam, że najgorsze jest to, że te problemy z serduszkiem biorą się ze zmian pogody. A teraz ma być chyba jakoś 3-4 dni tak super ciepło i znowu ma przyjść załamanie. Więc ja mam nadzieję, że jakoś ta pogoda się unormuje, bo podobno wszyscy i ludzie i zwierzęta, które chorują na serce, teraz bardzo dużo, no mają problemów właśnie, wiecie, ludzie z zawałami i tak dalej przez te właśnie zmiany pogody. Ja naprawdę, słuchajcie, nie sądziłam, że to aż tak działa i że to jest taki problem, no masakra. Dobra, słuchajcie, na poprawę humoru my way. A, i właśnie zaczęłam wam mówić, że mam dużą torbę, bo mam tam kosmetyczkę, żeby się troszeczkę pomalować potem w samochodzie po Anicie, bo już nawet Ani nie zdąży, ani w sumie nie ma sensu, bo chcę jej się pokazać i tak bez makijażu, a i tak zakładam okulary i maseczkę, to tam, wiecie, nic nie będzie widać. Co jeszcze? A, sushi z kotem ułożyłam w łóżku naszym i zostawiłam tam kamerę i śpią. Także w ogóle ostatnio powiem wam, że jakoś tak sushi zawsze zlewała kicie, a teraz po tych wszystkich wydarzeniach tak widzę, że jakoś tak bardziej jest jej potrzebna ta obecność kota, z czego widać, że kicia się bardzo cieszy, bo ona zawsze była bardzo za sushi, a sushi tak miała wywalone. No więc tak to sushi, jak wychodziliśmy, zawsze spała pod drzwiami. A teraz jak kot śpi w łóżku, to ona też śpi w łóżku, więc tam mają, wiecie, stawiłam tam jedzenie, picie, porozkładałam poduszki, mają łoże w ogóle, otwarte okna, bo właśnie wszędzie, żeby miała chłodno, no bo przy sercu nie może się, wiecie, przegrzewać, nie może być duszno. Dostała wszystkie leki, dostała jeść i ja też wychodzę, bo wiecie co, jak ja jestem w domu, to ona za mną chodzi krok w krok i w ogóle nie idzie spać. I ja muszę po prostu cały czas z nią siedzieć, a jak ją tak zostawię w łóżku z kotem i wyjdę, to one będą sobie tam w spankolocie drzemać, póki nie wrócimy, więc ona też odeśpi, no bo ona też, słuchajcie, tą poprzednią noc ona też nie przespała. Wczoraj cały dzień właściwie też mało spała, no i w nocy Tomek mówi, że jeszcze o drugiej wychodzi na siku na spacer, bo ona bierze te leki moczopędne, więc jej się chce siusiu. Właśnie, Boże, jeszcze z nią muszę iść na siku, tak. To kończę przekaz, zapomniałabym o tym. Muszę z nią iść na siusiu. I zamówię sobie od razu taksówkę. No ale tak, tyle wam miałam do powiedzenia. Wszystko wam chyba pokazałam. Chyba tak. Dobra, to ja pakuję torbę. Idę w sushi, zamawiam taksówkę i będę się do was odzywać później i robić wam update na bieżąco. Także
Witajcie w nowym bloku. Sorry, jeżeli jestem jakaś zamotana, to ale już przyrzekam się, wyspałam, tylko mam jakoś dużo rzeczy się dzieje. Już niedługo, jak będę wam coś mogła powiedzieć, to powiem. Dobra, uciekam. Słuchajcie, jest 30 stopni. A ty wyłączyłaś klimatyzację? Nie wyłączyłam, ale no zobacz, jak będzie tak. No trudno. To nam będzie gorąco, jakby będziecie mnie słychać. Nie przedrzeźniaj. A tu też świeci. To ty wymyśliłeś przedrzeźnianie, sam to zacząłeś, a teraz się denerwuję, że ja ci tak robię. O, Q7, parę. Duży samochód. Ale duży bagażnik. Ja. Co ty nagle tu się autami podniecasz? Nie, to tym to jest jedno, wiesz, pewnie z trzech samochodów, które mi się podobają, oprócz Forda wozu strażackiego. Okay. A co tam jest dobrego do jedzenia? Nie wiem. Ale jedziemy, słuchajcie, tak, byliśmy w Auchan, kupiliśmy lody, oczywiście nie Netflix and Chill, bo ich nie ma, ale w ogóle tak, wszystko co wam polecam, moją ulubioną herbatę chciałam, to jej nie ma. Ten Auchan jest słaby. Tak? No tak. Nie wiem. Ale generalnie wszystko co chciałam kupić to nie było. Wszystko. No tak, bo tych Foxy nie to było. Tak jakbyś do Ikei pojechała. A ja słuchajcie, byłam dzisiaj u Anity. Powinniśmy jechać do Chińczyka. Którego? Na Widzewie? No. Nie, to ja wolę tamtego. I słuchajcie, zrobiłam sobie tutaj. W ogóle robiłyśmy. Anita mi powiedziała, że mam, wiecie co, teraz chyba przez to, znaczy przez to, że schudłam i chyba przez te stresy, ja zawsze tu miałam asymetrię na twarzy, a teraz jakoś mi się to pogłębiło, ale po prostu już z wiekiem jedna strona. I robiłyśmy tutaj i chciałam wam pokazać, że w ogóle to jest super zabieg, bo nic nie widać, że coś było. A jest i się wygląda tak świeżo i lepiej, a generalnie zaraz pomożecie chodzić i nie straszyć. No co? Co chciałeś powiedzieć znowu? Amba Fatima było i nie ma. Tak, także ja już sobie robiłam. A ja jeszcze nie, jak widać. No ty jakby jeszcze nie. Nawet jesteś okrągły lwem, to wiesz, to tobie. Ja jestem symetryczny. Ty jesteś symetryczny i płućki ci niepotrzebne. Czy wy cokolwiek widzicie, ale właśnie to. Chyba tak jest dobrze. No i wracamy do sushi. Jego sushi chrapie. Sprawdzamy ją na podglądzie. No, teraz będzie spał dwa dni. No. Byliśmy w Maxizo i pokażę wam w ogóle. Kupiłam jej takie. To są feromony do kontaktu. Dla psów, my mamy coś takiego w sprayu dla kici i tym psikamy kontenerek. Cicho bądź, jak nie masz nic mądrego do powiedzenia. Kontenerek jak jedziemy na Mazury, bo nie wiem czy pamiętacie, ale pierwsze nasze podróże na Mazury to było 3 godziny miał, bo kicia tak nie, ona tak nie to, że miał, tylko to jest tak jakby odliczała kilometry. 1, 2, nie. No i też i pierwsza nasza podróż to było miał, tak? Co? A, już nic. Super, no mów. Nie. No bo to tu jest, to tak? To jest tu, tak. No więc... I słuchajcie, kupiłam jej, pani weterynarz nam poleciła te kocie feromony. I to jest tak, że w ogóle teraz już ja jej tego nie psikam, tylko przed wizytami u weterynarza i ona jakby tak się wyluzowała, że już nawet nie są potrzebne te feromony, wiecie? No i kupiłam sushi do kontaktu. Coś takiego dla piesków. Kupiliśmy im chrupki, co jeszcze kupiliśmy? Słyszę, muszelki. Muszelki? Ja błagam cię, no. O, jak tu ładnie. Drzewo za tło i w ogóle ludzi. No. A fajnie, od razu jakieś takie życie, nie? Tak. Ciepło zrobiło. Tak. O, rowerzysta pod prąd? Mogą jeździć. Mogą, aha. Pod prąd, tak. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, my jednak stwierdziliśmy, że jednak jedziemy po Genesz.
i wzięliśmy ganesz i wracamy do Borko. Borko Nurka. Borkolandii. Tak. No 32 stopnie już pokazuje. Czekaj, zielona jest zamknięta od którego momentu? A my nie będziemy jechać, przez tam jedziemy. Zielona. Zielona jest tam. A. Czyli Narutowicza nie jest zamknięta, tylko zielona. Zielona Kościuszki, ale podobno tam jak dojedziesz, to w Kościuszki możesz skręcić, tylko nie ma prosto przejazdu. A to w sumie i tak dla samochodów chyba zawsze było zamknięte, nie? Tylko taksówki tam mogą jeździć. Ale przez to takie korki są, że ja rano jak jechałam, to się spóźniłam. Wracamy z żarciem. Tak. O, patrz, znowu żółty. O, to jest ten, o którym ostatnio mówiliśmy. Widzisz, jakbyś ten okleił w plasterki salami, na koła, na kołpakach nakleił kółka pizzy. Auto idealne. Auto idealne. Zrobiłbym to. Naprawdę bym to pieczarki zrobił. Też by mogły dobrze wyglądać. Nie, by pieczarki, to grzyb się kojarzy. Ja lubię kapricioze, ale no to musisz, wiesz, ja bym bananasem. Bym sobie czerwone bananasy okleił. Nie byłoby widać na żółtym żółtych ananasów, ty. Ale na czerwonym, ja bym sobie kupiła czerwony. I bym zrobiła żółte ananasy. Szynkę pieczarki albo szynkę ananas. A ser? No to jeszcze takie żółte gluty z sera bym zrobiła. Takie kulki mozzarelli roztopione. Tak, a w ogóle wiecie, że kupiliśmy Susiemu karmę, jaka to była? Mediterranean. Śródziemnomorska i jest z mozzarellą. Na pewno tym wzgardzi, tak jak wszystkim innym, ale... Na pewno jest z mozzarellą. Na pewno jest z mozzarellą. Sądzę, że po prostu przełamujesz i mozzarella wycieka. Tak, tak, z tych chrupków, no. Z tych chrupków, no. Na pewno. Jestem przekonany, że właśnie tak jest. No, ale to ile jeszcze się nabrać. Ile jeszcze dni ma być tak? O, widzisz, tu wszystko zawieszone, bo właśnie nie przejeżdżają tam, więc nie ma tramwajów. Jeszcze tylko jutro. Tylko jutro, a potem co, znowu ochłodzenie? Tak. Strasznie się martwię o Borka. Czapkę i rękawiczki. Żeby ona się gorzej nie poczuła. Ja mam nadzieję, że może się nie zmieni jakoś tak gwałtownie ta pogoda, nie wiem. Czemu oni tak wolno jadą? Jezu, ale w każdym vlogu to mówisz. Przestań być taki niecierpliwy, no gdzie się spieszysz, no. Ja nie jestem niecierpliwy. Jesteś. Tylko bardzo niecierpliwy jestem, no. Ile można spędzać w aucie? A szczególnie jestem niecierpliwy, jak wiozę jedzenie. Nie daj Bóg, jest to pizza, ale każde jedzenie to po prostu każde czerwone światło doprowadza mnie do szału. Mózg mi się gotuje. No. I teraz stoimy na czerwonym, a widzę, że na następnych światach już jest zielone, więc jak tutaj się zaświeci zielone, to tam będzie czerwone. Nie wiem, kto synchronizował te światła. No teraz troszkę niesymetryczną bardziej twarz, ale musimy się ułożyć wszystko. Ja nie sądzę, Słońciu, żebyś ty miał niesymetryczną twarz. Ty dużo rzeczy lew nie sądzisz, a tak jest. Także wiesz. Co tam jęczysz? Będzie drzemka. Będzie drzemka? Będzie drzemka. Bo ja jestem po nocce. No, dzisiaj moja kolej. Nie, moja. Dlaczego? A, bo później... No, ja mogę teraz... Bo później będzie dwa razy twoje. Dobrze. Ale ja myślę, ja już... No tak. Mi się nawet podobało. Tak? Tak, bo sobie wstałem, sushi sobie zjadł, to ja sobie zjadłem wafelki jakieś po nocy, po trzeciej w nocy. Wiecie, że Lew tak będzie się sushi jest coś? Budzi i je słodycze? I ostatnio to przejęłam i też się kiedyś obudziłam i zaczęłam mieć ptasie mleczko. Nie mogę mieć przy łóżku słodyczy. Najgłupsze zjeść tak na przykład pół paczki. Tak to sushi się budzi, druga 30, mówi idę zjeść. A ja mówię, no kurde, potowarzyszę ci. I też po chrupki swoje. Później ja poszedłem się, bo to sushi też chciał. I pojechaliśmy. A ja słuchajcie teraz...
byłam najpierw u Anity, potem na chwilę wróciłam do domu i... a nie, przed wyjściem do Anity już, po jak wychodziłam, to mówię, wezmę Sushiego na siku. Zresztą Lew mówi, weź ją jeszcze na siku, bo wiecie, ona po tych moczopędnych lekach więcej sika. I tak, Sushi, chodź. No nie chciała. Zostawiłam ją z łóżka. Sushi, chodź, idziemy na spacerek i w ogóle. A wiecie, Sushi spojrzała na spacerek. Wczoraj byliśmy dwa razy u weterynarza. Już ci widzę ten twój spacerek, na pewno mnie okłamujesz. I w ogóle nie chciała iść, słuchajcie, takie sztywne łapy, noga za nogą. Ja mówię, kurde, no co się w nogi teraz stało, sparaliżowało psa, nie? W ogóle nie chciała iść, ale jak zeszliśmy na dół i zobaczyła, że faktycznie idziemy tylko na siku, i to wracała w podskokach, słuchajcie, mamy takie studzienki, po których ona nie lubi chodzić, to w ogóle takie hyc i ten, ona serio ma jakąś traumę po prostu po tym chodzeniu do weterynarza i ja już jestem dla psa złem wcielonym i ona tylko na mnie patrzy z takim podejrzeniem po prostu, co jej zaraz złego tutaj uczynię. Naprawdę, wiecie, jak się do mnie zraziła. Ojej, jaki jamnik, staruszek, prawie biały był, widziałeś? Widziałem. Normalnie, słuchajcie, taki staruszek, że widać, że jakiś był brązowy, a całą głowę miał białą. Oj, jaki dziadek. Z czego się śmiejesz? Z niczego. No powiedz. No, no, krzyczałeś mnie, że nie mogę mówić nic głupiego, więc się nie odzywa. To nie jest... A. Skąd wiesz? Myślałam, że mówisz, że ja coś mówię głupiego. No powiedz, co chcesz powiedzieć. Nie. Śmieszne to jest, jak opowiadasz historię i widzisz pieska i ojojojo, ale piesek już po historii. Nie, wróciłam potem do historii Borka. No nie, dopiero widziałeś pieska. Ale już opowiedziałam wszystko sobie. Ale może ktoś czekał na puentę. To jak słuchał, nie tak jak ty, to się doczekał. Ja mogłem nie słyszeć, ponieważ prowadzę i... I się niecierpliwisz. I się niecierpliwie, ale idzie baba. Mówiłem, kolejny, czy... Zobacz, jedziemy prostą ulicą, 500 metrów i stoimy na trzecim czerwonym świetle. Ale wiesz co, ja też dzisiaj jak jechałam taksówką z tą panią, to stałyśmy na każdych światłach i ona powiedziała, że przez to, że zamknęli zieloną, to się tak centrum przykorkowało, że właśnie na każdych światłach się stoi, mimo że to była która tam przed 11, czyli powinno być w miarę pusto. Z panią jechałaś, mówisz? Tak, z panią jechałam. No co, wolałbyś, żebym z panem jeździła? Nie, nie. Nie o tym. Bardzo dobrze pani prowadzi. Nie wiesz w stereotyp. Ja nie o tym. A o czym? Na pewno się nie zna i powiedziała, że to wszyscy stoją na czerwonym przez to, że są korki. Bez komentarza. Popatrz. Wielki fajny. Wielki fajny. Fiat. 125P, ale jaki ładnie zachowany. No. Nówka sztuka. O nie, naprawdę. Co, autobus? No. A wiesz, że teraz będzie źle, bo właśnie przez to, że nie jeżdżą tramwaje, to jeżdżą autobusy. Nie wiem, co wolisz. Na co się autobusy. Bardziej denerwujesz. No to już teraz nie będzie... Tramwaje nie można wymijać. Tu nie będzie, no to tu nie będzie tramwajów, tylko będą same autobusy. No a on świetnie. Nie powinien tym jeździć właśnie? Właśnie powinien. No nie? Przecież on tu one jeżdżą tędy, a dlaczego on tu? A może on skręca w lewo? Nie, no na stoki jedzie. To będzie jechał cały czas do nas. Będziemy cały czas za nim jechać. Ale zatrzyma się na przystanku i wtedy można go wyprzedzić. A jak tramwaj się zatrzyma na przystanku, to już go nie możesz wyprzedzić. I się denerwujesz całą drogę do domu. Tak, a są trzy przystanki. Ja się nie dziwię, że ty jesteś taki zestresowany, Lew. Tak się stresujesz jeżdżąc. No bo co ja ci poradzę? Ja mam tak mało czasu na wszystko, że muszę po prostu, wiesz, wyszarpywać każdą chwilę. A nie stać w korku. W ogóle nie stoimy. No cały nie, czas nie, jedziemy nie, tylko. Nie. Bo ty po prostu nie doceniasz tego, co masz, tylko cały czas zobacz, chcesz więcej. Ile i jest dlatego... napisane? Zero! 0 kilometrów na godzinę. To znaczy, że stoimy, a nie jedziemy. To bo są światła. No właśnie o tym mówię. Ale nie wiesz, nie żyjemy w Dubaju, żeby mieć 5 pasm autostrady, więc trzeba zaakceptować, że no tak się jeździ po centrum nie, no miasta, jasne. No. W godzinie, jasne, o godzinie 15.13. Oczywiście, wszystko trzeba zaakceptować takim, jaki jest. Pamiętaj o tym, co mówisz. Przestań grumkać. O, to też stary Zadzik miał starą rejestrację LZX. No, chyba jakiś zlot starych samochodów. A, był, no. Teren motopaza.
co? Idziemy, jemy? Idziemy, jemy, idziemy spać. No może byśmy się zajęli czymś konstruktywnym. Nie. Idziemy spać. Drzemka. Możemy podrzemkę. Potem dlatego lew, że nie masz na nic czasu, gdyż codziennie robisz drzemkę, wiesz? No proszę, Boże, proszę. Czasami jak patrzę na tych kierowców, to niektórzy ludzie są dla mnie tak młodzi, że bym powiedziała, że nie powinni jeszcze mieć prawo jazdy, a to po prostu ja już jestem tak stara, że jest taka różnica, że wszyscy dla mnie się wydają tacy młodzi. Widzisz? A, faktycznie. Jedzie tramwaj. Ale tam już nie jeżdżą tramwaje. Tu jeszcze jeżdżą, bo one skręcają stamtąd. Ale tam od zielonej nic już nie mówię. Dobrze, wszystko jest dobrze. Dobra, słuchajcie, to ciekawe, czy nam się lody już rozpuściły, nie? A, zapomniałam o tym, że mamy lody. Nie, na pewno nie. Mamy w torbie termicznej. O, ten ładny też ci. To jest taki sam. Tak? Mhm. No to widzisz, dobrze. Dobrze kojarzę. Zobacz, komatu. A, to już jutro pojedzie. Super. O matko, już jest 15:15. Zaraz się zacznie. Zaraz się zacznie. Koty za płoty. Pachnie, prawda? Bardzo. Myślę, że będzie pyszne. Zawsze jest dobre. Też tak uważam. A nie, jednak wracam z przekazem. Cięcie. A wiesz, że w termomiksie jest przepis na nanę i mógłbyś spróbować na Mazurach zrobić. Tak, mówiłaś mi, że powiedziałem, że spróbuję. Ale obiecałeś mi również, że zrobisz Michałkę i od tylu miesięcy nie zrobiłeś, więc chciałam to nagrać. Nie wzięliśmy termomiksa ostatnio. No ale wcześniej. Bo powiedziałaś, że nie trzeba. No ostatnio nie, ale ja ci o tym mówię od stycznia. W styczniu piekliśmy pizzę. Szef Lew? Lepsze. Nie patrzcie na bałagan, ale mówiłam wam, że przez te wydarzenia z sushi po prostu nie miałam czasu posprzątać, więc tu mamy dział medyczny, weterynaryjny. Tu są inne rzeczy. Chicken chatta, tikka masala. Chicken chatta, chicken. Zawinę, żeby nie wyschły. Jakieś wiseczki czy coś ci podać? Tak, ej, wiecie co wyczailiśmy, że już któryś raz z rzędu widzimy, że słuchajcie, podjeżdżamy samochodem pod dom, a to daleko w sumie mamy miejsce parkingowe, no to nie wiem, no ja na przykład nie słyszę, że lew podjeżdża i wiecie, że sushi się podnosi i idzie do przedpokoju i schodzi z łóżka i to nie jest przypadek, bo już raz to widzieliśmy i serio, jak to jest możliwe, że ona jest takim głucholem, albo nas tak ignoruje, że jak do niej mówimy, to nic nie słyszy, a serio, że ona wie, że my przyjeżdżamy. A podobno ja już słyszałam o tym, że psy kojarzą odgłos silnika samochodowego i wiedzą. No ale to jest za daleko, że kurde, i wysoko i ten. A słuchajcie, no to nie jest przypadek, serio, on wchodzi i czeka na nas przed drzwiami. Ja myślę, że to jest szósty zmysł. Myślisz, że słyszy ma szósty zmysł? Tak, myślę. Naprawdę, słuchajcie, już będziemy teraz za każdym razem to sprawdzać, ale drugi raz dzisiaj i serio. Trzeci? I podjeżdżamy i nawet nie jesteśmy blisko jeszcze miejsca parkingowego. Ona się podnosi, schodzi i się pakuje, słuchajcie. Niesamowite. Także patrzcie. A ten twój to jest jaki chicken? Gourmet? Chatta. I jak, co to jest? Very, very hot. Taki jak w Indalu? Czy hotter? Podobny. O, a dzisiaj będą, słuchajcie, ja sobie kupiłam choje i collection, nie, refresh i zrobimy lew, jak to się nazywa, nie antipasti, tylko aperitivo sobie zrobimy wieczorem. Dobrze. Na balkonie, albo nawet teraz po kolacji, po dobrze. Obiedzie. Dobra? Zgadzam się. Super. Co patrzysz na zakupy nasze? Ja ci kupiłam kicia nowe chrupki i tu coś takiego ci kupiłam. Podobno koty lubią. Chcesz spróbować? Zobaczymy. Bo dałam sushi przed chwilą właśnie to jedzenie z mozzarellą, z kasztanami i się wypiłam. Może ty byś chciała takiego chrupka, kicia? Patrz, jaki kot jest zainteresowany. Zobacz, zobacz. Patrz. No, chcesz? O, dobre. No, nie bój się, masz. Ale nie, ona by chciała, chrupka nie chce, ale torebka obgryza. To są nasze zwierzaki właśnie. Masz. Kicia. Tak, jak myśl. Torebki nie gryzą.
To rybki nie gryziemy. Tobie kupiłam, chodź zobacz. Kicia, patrz. Tobie kupiłam alpejskie, patrz na. Zobacz. Też wzięłam małą torbę, bo wiecie, Kicia to najbardziej lubi, ona by najchętniej jadła Whiskas, ale już jest z Whiskasa od wielu lat, udało nam się zrezygnować, ale to była długa walka, a teraz albo taka weterynaryjna, albo zielona purina z marketu. No i generalnie zielona purina z marketu wygrywa zawsze. No chodź, otworzę ci, zobaczymy. Patrzcie, no bardzo jest zainteresowana tym pudełkiem, czy tym opakowaniem. Chodź, Kicia, no chodź. Gdzie idziesz? Mam coś dla ciebie. Kitek, Kicia, masz, chodź. Spróbujemy, czy to dobre. Chodź. Są takie... Chodź, Kicia, patrz. A tam wiecie co, kupowanie dla tych naszych zwierząt, one i tak nas olewają. Kicia, Kicia, chodź zobacz. No chodź zobacz, patrz. Kicia, patrz. Tu, zobacz. Patrzcie, dobre. Kopanie ci brzydko otworzyła, masz. O, suszy się zainteresowała. Patrz, Kicia, patrz. Masz. Zobacz, Lew, jakie dla kotów do picia. Zobacz, deser. Jak suszy szedł? Nie widziałam. Masz, Kicia. Patrzcie, coś w końcu komuś zasmakowało z tego, co kupiłam. A, bo tu ci trzeba trzymać. No masz. Dobra, słuchajcie, powiem wam, że Kicia prawie całe to wypiła. A tak jak już wspominałam, Kicia prawie nic nie lubi, więc... No, bo to jest animonda. Kiedyś mieliśmy puszki z tego, więc... No. Tak, Kicia takie chrupki jej kupiłam. Chciałam jej zaproponować, ale sobie poszła. Ale piękne Alpy, Lew, zobacz. No. Chciałam taką wiosnę w Alpach zobaczyć. Pięknie. Więc to... O, właśnie to kupiłam Sushiemu. Zaraz jej odpalę w sypialni. To jest, słuchajcie, z walerianą w ogóle. Więc ciekawe. Jeszcze jej zamówiłam jedno z Zooplusa, które jest feromonem. A to jest po prostu z takimi, z lawendą i z walerianą. Więc obawiam się, że to może śmierdzieć. No ale... Tak, i słuchajcie, kupiłam, zobaczcie, jedzenie dla jeży, patrzcie. Multifit. Co tu jest napisane? Czy jest coś po polsku? Dostosowana do potrzeb jeży. Zawiera minerały oraz mięczaki i skorupiaki z tłuszczami roślinnymi i zwierzęcymi, Lew. Będzie mi ten, wezmę jakiś spodaczek i będę im wysypywać. Może nam się nagrało na kamerze. Jeże, no. Może ten. I jeszcze słuchajcie, tutaj dla Sushiego. No bo Sushi, wiecie, tak... Ostatnio różnie to bywa i czasami naprawdę jest taka słaba, że nie może ustać na nóżkach. A czasami jak ja z nią idę i mam torbę, klucze i muszę drzwi otworzyć, to on też nie chce jej tak ugniatać, więc stwierdziłam, że wezmę coś takiego. I zobaczymy później, czy już mu to pasuje, ale generalnie to wygląda jak spankolot na ramię. Więc może by było dobrze. Kupiliśmy jej jeszcze szelki, ale niestety są za małe, bo Sushi jest... Wszędzie mała, a w klacie jest jak bulldog i nic na nią nie pasuje przez to szelek, nie? Bo tutaj jest drobniutka, w cyckach ma duży obwód, no więc szelki będziemy musieli oddać, także później to też przetestujemy i zaczynamy. Czy szelki wymienimy, potrzebujemy jej szaleczki kupić. A na wieczór, zobaczcie jaki mam zestaw, to są te chipsy z Deals, ja zastanawiałam czy one będą w takim opakowaniu, ale nie zawsze, to jest po prostu taka... długa paczka. I powiem wam, że ja w ogóle nie przepadam za solonymi chipsami, ale te są takie typowo włoskie, jak się dostaje na czekadełko we Włoszech w knajpie i one mi się tak dobrze kojarzą, że aż mi smakują. A normalnie nigdy w życiu nie kupuję takich zwykłych solonych chipsów. No i czoja. Zastanawiałam się, czy zdecydować się na refresh brzoskwiniowy. Jakby jeszcze ktoś nie wiedział, o czym mówię, to jest ten szacowny trunek Carlo Rossi Refresh Peach. Nie piliście nigdy czegoś tak świetnego? Zaręczam wam. A w ogóle to dobrze wygląda, zobacz jakie tu refresha, tu kabanosy, bekon. Dobry zestaw. Bekon, coś dobrego. Tak. Także słuchajcie, ta czoja jest bardzo dobra. Całe 15 zł, tak jak refresh.
Także Japanese i Italian. 15! Ta ciemniejsza kosztuje 22, ale ta kosztuje 15. Ta kosztuje 15. No. Także o, i tu uśmiechnięta buźka. Ja idę oglądać zachód słońca i chipsy na tarasie. Także. Ale bardzo dobre, naprawdę bardzo dobre te chipsy. Super, i w takim wielkim pudle 400 gramów, także i one chyba 15 zł kosztują za takie wielkie pudło. Życie jest tu pokrywka. Zakrywam. Zakrywam. Patrzcie, jaki ładny. Zachód słońca. Musiałem, że powiedzieć, że ładny widok jest barkiem. Ładny, ale bardzo ładny. Tak. Tutaj zobacz, jak ktoś się włamał i tam chyba ktoś próbował siedzieć i... Takie uroki życia w mieście. Kurczę, że my na Mazurach nie mamy takich problemów. No nie? A tam jest tyle... Ptactwa, ale żadnego tego... Gołębia. No, no właśnie. Ale jakiś ptaszek ładnie śpiewa. Mega tu ptaki śpiewają. Słyszycie to? Bardziej niż na Mazurach tu coś śpiewa. No nie wiem. No na maksa śpiewają. Chłodno, nie sushi? Tu jest fajnie. Więc na górze jest duży przebieg. Hmm? A, no, a to jest jedyna roślina, która przetrwała. Tam była druga, roślina, to dostaliśmy jak od rodziców. Jak wiecie, to powiedzcie jaka. No to rodzice nam wsadzili to. Ale to jest jakiś chwast. Nie, to rodzice nam wsadzili tak dwie do jednego i tylko ta przeżyła. Świetna jest. No, musimy od rodziców więcej tego poprosić, bo to jest jedyne, co przetrwało i jak... Nie wymaga żadnej pracy. Żadnej, nie podaliśmy tego ani razu. Przetrwało mrozy, wszystko. Wszystko. Świetne. W szklarni żyje. Tak. Nie ma. Podlewa się samo na deszczu. Tak. I to też nie tak bardzo. No. Borek cały czas na ciebie patrzy. A szelki kupiliśmy za małe, musimy wymienić jutro. Za gruby jestem, powiedz. Tak. Zatem nie lubię szelek i dobrze. Dobra, słuchajcie, zrobiłam tiramisu. W ogóle taki mi pyszny krem wyszedł, bo robiłam go z jajkami takimi od kur tych mazurskich, wolno żyjących, które dostajemy od pani i one zupełnie inaczej smakują, po prostu ten krem to jakieś niebo w gębie. I biszkopty były z Dills, te włoskie, czekajcie, nie, wyrzuciłam już opakowanie, muszę to posprzątać, zacząć. Psia apteka, o, bardzo dobre jest też to kakao, ja je kupuję w Auchan, bardzo dobre. Do ciast, czy właśnie, no w sumie tylko do ciast i do deserów, bo tak to nie pijemy kakao. Muszę tu umyć blask, po prostu masakra, a ja sobie wyjąłam klasyczne kabanosy i zaraz zrobię sobie jakąś kanapkę, bo już jest 22:30, ale jeszcze ogarniam jakieś rzeczy, no takie firmowe i tak dalej. O, właśnie, nasypałam kotu, te nowe chrupki nawet nie ruszyła, także kolejny stwór grymasi. No mówiłam wam, że one Purina z supermarketu najlepiej. A te wszystkie wynalazki to kot nie chce jeść, także powiem, że padam. Zrobię sobie jeszcze kanapkę z tym kabanosem. Coś obejrzymy i idziemy spać. Mam nadzieję, że sushi już będzie mieć dzisiaj dobrą nockę. Czy sobie wypiłam kieliszek tej choi, bardzo, bardzo mi smakuje. Ale już tylko tak kieliszek, bo to jest za słodkie. Jak Borek? Będziesz dzisiaj się dobrze czuł? Troszeczkę jeszcze, zobaczcie, tak troszkę ciężej oddycha, ale jeszcze nie wszystkie, powiedz, tabletki dzisiaj wziąłam, bo jedną biorę o północy, powiedz, to jeszcze myślę, że przed snem będzie ok, tak? Tak, Borubarku? Będziesz już zdrowym psem, powiedz. No, pani się tak o ciebie martwi. Mój Boreczek malutki, no. Tak z tydzień bez weterynarza byśmy przeżyli, co? Powiedz, tak? No, nasz piesek malutki.
Powiem wam, że też ona już jest zmęczona tym, bo wiecie, ona przysypia całe dni i całe noce, od dwóch dni nie śpi, więc i tak. No będzie dobrze, powiedz, jestem małym wojownikiem, fajterem i się nie dam, nie? Tak łatwo. No. To się, słuchajcie, żegnamy i widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło.